A ja chcę Państwa skusić na rozmowę o kobiecej satysfakcji, o takiej satysfakcji seksualnej po porodzie, no, której bardzo wiele kobiet marzy, której nie zaznaje, która jest w ogóle bardzo trudnym tematem, a nawet powiedziałabym tematem tabu. Jest z nami pan Tomasz Basta, doktor Tomasz Basta, ginekolog z krakowskiej kliniki Intima Clinic. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Oczywiście nie w głowie nam, pewnie kobietom, seks w momencie, gdy rodzimy dziecko, przychodzimy do domu. Cały nasz świat zmienia się dokładnie kompletnie. Zmienia się również nasz stosunek do naszego partnera, no bo musi, bo nagle jest jakiś osoba dodatek trzecia w domu, osoba trzecia. Ale po połogu przychodzi taki moment, kiedy chcemy znowu poczuć się dobrze w kobiecym ciele i wtedy okazuje się, że nic nie jest już takie, jakie było. Na początek chciałbym uspokoić wszystkie panie, dlatego że ten moment pierwszy, okres połogu i późniejszej laktacji, jest to moment faktycznie, gdzie kobieta ma prawo mieć mniejsze zapotrzebowanie na te zbliżenia. Mhm. Wynika to z kilku kwestii. Z kwestii fizycznej, psychicznej i hormonalnej. Fizycznej, dlatego że wszystkie struktury wewnętrzne, one jakby wracają przez dłuższy czas do tej pierwotnej formy, tak? Czyli to jednak jest rewolucja w ciele. Jest. Prawda? Jednak ta śluzówka razem z mięśniówką, tkanką łączną, to się wszystko obkurcza po porodzie. Mm-hmm. Przez dłuższy czas. Mm-hmm. Hormonalnie. Powrót do normalnej funkcjonowania hormonalnego mniej więcej trwa pół roku albo czasami dłużej. A wiemy, jak ważne są hormony. Dokładnie, dlatego że estrogen, jak kluczowe, prawda? Estrogen jest kluczowy, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie właśnie na to zbliżenie, jak również na nawilżenie śluzówek. Mhm. I tak naprawdę estrogen wraca dopiero w tym momencie, kiedy występują już miesiączki, pojawiają się miesiączki, czyli po zakończeniu okresu laktacji. Mhm. No i ta najważniejsza funkcja psychiczna chyba. Dlatego, że kobieta, gdy zmienia się jej cały świat, ma to małe dziecko, którym się cały czas opiekuje, siedzi w domu, wszystko uległo zmianie, ona potrzebuje jednak tego snu, potrzebuje tego odpoczynku. I to jest chyba kluczowe relaksu, tego zapotrzebowania. Spokojnie, tak? Dokładnie tak. No ale dobrze, rozpoczynamy współżycie i coś jest nie tak. Znaczy wszystko jest nie tak. Co może się zmienić po porodzie? Jak możemy sobie pomóc, panie doktorze, żeby wrócić chociaż trochę do czasu sprzed porodu? Jeżeli jeszcze nie wróciły miesiączki, mhm, kobieta odczuwa suchość wewnątrz pochwy. Mhm. Można zastosować preparaty z kwasem hialuronowym. Są żele, kremy, globulki. Mhm. One ułatwiają, nawilżają tą śluzówkę, mhm, poprawiają komfort tego zbliżenia. Natomiast w późniejszym czasie kobiety mogą zacząć ćwiczyć mięśnie dna miednicy, mięśnie okalające pochwę. Mhm. Te ćwiczenia są bardzo ważne, bo one jakby wzmacniają całą strukturę mięśniową. Mhm. W tym celu również warto używać narzędzia do ćwiczeń, którym są kulki gejszy. Aha. Temat troszkę faktycznie tabu, ale faktycznie to bardzo pomaga. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o tkankę łączną, czyli jeżeli coś zostało za bardzo rozciągnięte, za bardzo uszkodzone po porodzie. Oczywiście, kobiety czasami mają nawet poprzerywane, prawda? W zależności w jakim stopniu. Drogi rodne, tak. Jeżeli kobieta odczuwa jakiś dyskomfort większy, faktycznie powinna się zgłosić do specjalisty z zakresu ginekologii plastycznej i estetycznej. Jest dużo już tych specjalistów w Polsce, mhm, więc warto ewentualnie skonsultować. Mhm. Często się zdarza, że pacjentka do mnie przychodzi z wybranym zabiegiem, że ona chce zrobić to. Że już sobie sprawdziła i ona w internecie przeczytała. Ale to nie jest do końca tak. Okay. To jednak my lekarze powinniśmy dobrać tą odpowiednią metodę. Jest tego naprawdę coraz więcej teraz. Mhm. Są lasery, HIFU, to są takie najbardziej znane, sprawdzone metody, mało inwazyjne. Bo na czym polega działanie lasera w drogach rodnych? Laser i HIFU działa zupełnie podobnie. Okay. W trzech mechanizmach. Po pierwsze, powoduje mikrouszkodzenia tkanki łącznej, śluzówki, co powoduje, że mózg odbiera to jako jedną potężną ranę i stara się w całości zregenerować to miejsce. Okej, odbudować. Odbudować. Na nowo. Drugi mechanizm jest taki, że wywołujemy tam temperaturę między 43 a 48 stopni Celsjusza. Mhm. To powoduje dwie rzeczy. W pierwszej kolejności obkurczenie istniejącego kolagenu w tkance łącznej, a drugi etap to jest wytworzenie neokolagenezy, czyli budowanie nowego kolagenu, mhm, w te struktury poddane działaniu. Mhm. Efekt jest taki, że to wszystko się robi bardziej elastyczne, jędrne, bardziej sztywne, obkurcza się, czyli tak jakby wracamy do tego
Stanu sprzed porodu. Stanu, co było kiedyś, dokładnie. Sprzed ciąży. To się nazywa... Albo laseroterapia. Laseroterapia. Boksy, albo HIFU. Albo HIFU. Jeśli ani to, ani to, nie jesteśmy zakwalifikowane, jeżeli lekarz mówi, przepraszam, jeżeli pani są zbyt nie nadaje. Duże uszkodzenia, można wtedy wprowadzić procedury z ginekologii plastycznej, czyli waginoplastykę lub perineoplastykę. Wszystko w zależności, co się działo. Okay. Jeżeli doszło do, co się często zdarza, do złego zrośnięcia blizny po nacięciu krocza lub wdała się infekcja i nie zrosło się tak, jak należy, wtedy wykonujemy perineoplastykę. Jeżeli jest dosyć mocne poszerzenie śluzówki pochwy, wtedy robimy waginoplastykę, czyli tak naprawdę wycinamy jakiś płat, część pochwy. Takie zwężenie chirurgiczne po prostu, tak? Natomiast to robimy w ostateczności, rozumiem, bo obecna medycyna, jeżeli dobrze jest wykonany zabieg laseroterapii lub HIFU, a najlepiej łączyć w ogóle te procedury, daje efekt naprawdę wystarczający. Przede wszystkim warto skonsultować się z lekarzem, prawda? Jeżeli warto. Coś jest nie tak w naszym życiu seksualnym po porodzie, warto pójść do lekarza, bo naprawdę zdobycze współczesnej medycyny są takie, że możemy sobie pomóc. Tak, i to znacznie. I tak naprawdę to idzie z takim tempem rozwoju, że potencjalne pacjentki nawet nie wiedzą, jakie mamy możliwości. Prawda? Dlatego naprawdę nie ma się co bać porodów drugimi siłami natury, bo mimo wszystko są dużo bardziej korzystne niż cięcia cesarskie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję serdecznie. A my łączymy się po raz kolejny z Mateuszem Szymkowiakiem, jego piernikowy temat.